Łukasz, to dla ciebie. No dobra, dotarliśmy do Ribblehead, idziemy w tamtą stronę, w stronę Forest Gill Waterfall. No i po tym incydencie, który teraz widzieliście przed chwileczką i no, o to chodzi, no i też o tą naszą podróż tutaj i wygłupy, przyjechaliśmy dzisiaj naszym małym samochodzikiem, no bo niestety van jest w garażu. Pozdrawiamy naszego mechanika, dziękujemy. Bardzo sobie jakoś poradzi, to jest kobieta niezależna. W tą stronę kampingujemy dzisiaj na dziko. Mamy ze sobą dużo obytli, mamy ze sobą drona, mamy ze sobą wino, także i mamy światełka i mam nadzieję, że nie będzie bardzo wiało, bo chciałbym zrobić bardzo fajnych parę ujęć. No, także zobaczymy. Do zobaczenia. Okay. Dziecko się bawi. Widzieliście, to były marne próby, polecenie, ja nikogo nie polecam, tylko latanie dronkiem i nie latamy dronkiem, bo bardzo wieje, już na wysokości, tak jak powiedział, 15-20 metrów, no już pokazuje, że już dalej się nie da, bo jest gigantyczny wiatr, nie chcę go po prostu stracić, więc jak będzie ładnie później, to później puścimy dronkę, póki co. Marta mnie ładuje od tyłu. Ale tu pięknie jest. Pamiętacie, jak Linda powiedział szczęśliwego Nowego Jorku? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Na pewno jest, ale wkręciło mi się. Pięknie, na pewno. Na pewno. Co? Kebaby. Nie. Dobra, jesteście gotowi? Na pewno. O. Arek w swoim żywiole. Też ci zdjęcie zrobię, pstryk. Dobra, idziemy z tą moją torebką. To jest w ogóle incepcja, nawzajem się nagrywamy teraz. Ale będzie przejście. Liczyłam na to, że wpadniesz w kałużę. Marta się pyta, skąd te skały. Ja kiedyś przeczytałem, że te skały są z kątowni. Ja się zastanawiam, dlaczego ja mam kurwa coraz mniej wyświetleń na swoim filmiku. Może dlatego, że mało tagów daję, albo po prostu wielu subskrybentów doszło do takiego wniosku, że po prostu takiego pojebanego typa jak ja nie warto oglądać. Ale ja to mam w dupie! Ślicznie tutaj!
Zatrzymaliśmy się na chwileczkę takim potoczkiem. W tamtą stronę jest gdzieś ten wodospad. I nie wiem, czy będziemy w stronę wodospadu szli, czy wrócimy tam w stronę, gdzie są te głazy z kątowni. Bo to tam była fajna miejscówka, tak delikatnie ten potok było słychać. A tutaj go słychać dość mocno. Teraz sobie zjemy chipsy. Zamknij ryj! Takiego żarcia w restauracji Michelin nie dostaniecie. Jakie są konsekwencje niewzięcia ze sobą noża na camping? Precyzyjnie pokrojona mielonka łyżką do zupy. Otóż jest Fours Gill Waterfall. My już tam byliśmy wcześniej, znaczy nie dziś, ale wcześniej. Teraz posililiśmy się, dronkiem polataliśmy i idziemy dalej w błotku. Nie będę tego nagrywać, ale postaram się zrobić zdjęcie i zaraz wrzucę, o co chodzi. No, także okazało się, że to byli Polacy. Nie, to nie ten Polak, tylko ten drugi chyba nie. Królewna Śnieżka i Elsa z Frozen i zbierają pieniążki na cel charytatywny dla czego? Domu dziecka? Szpital, dla szpitala. No ja nie słucham, co ludzie gadają do mnie w ogóle, także jak ale do mnie... Tripik Challenge i to jest ich ostatni. No, trzy piki robią i też wrzucę zdjęcie QR kodu, jakbyście chcieli dofinansować ten szpital. O, możecie wpłacać jakieś pieniążki. Dobra, lecimy dalej. No. Ślicznie tutaj jest. Wróciliśmy w to miejsce, gdzie miałem swoją sesję zdjęciową. Tu jesteśmy. Te chmury tylko takie ciemne wyglądają na kamerze. One no nie są najjaśniejsze, ale nie ma padać. Marta się o to bardzo boi. Że ją nastraszyłem. Jak oglądacie nasz kanał, to zapraszam do filmiku o nazwie Szkocki Camping. On jest tam troszeczkę niżej. Tam o drugiej w nocy tak burza napieprzała i błyskawice. No to tutaj niewiasta płakała w nocy. Tak? A wiecie, co ja robiłem, nie? Dobra. Idziemy dalej. Przechodzimy przez czyjąś ziemię tutaj. Stare budynki. Część jakieś tam stodoły. Czy czegoś takiego. No i czyjaś chata. Pośrodku niczego. Nicości. Jakie skarby się kryją po tym naszym pięknym Yorkshire.
Widać łzy w moich oczach? Trochę? To nie moja sprawa. Właśnie połknąłem muchę, to znaczy wyplułem ją z powrotem. Ten znak drogowy to tak trochę... Tam trzeba zapieprzeć, tak? Marta, wskakuj, przygotowałem ci romantyczną kąpiel. Nie skorzystasz? No dobrze. Takie małe sprostowanie do tych dwóch księżniczek, co minęliśmy. To ci Polacy robią trzy piki, ale w Yorkshire. Żeby nie było jakichś dziwnych komentarzy, że przecież w Yorkshire nie ma piku, że jest w Peak District, w Szkocji i Snowdon. To jest Yorkshire Three Peaks. Ale byli wyciorani. I to chyba jest naprawdę jakieś hospicjum. Czy jakiś szpital, bo oni całą grupą szli, tylko oni się oddzielili od tych ludzi. I tam też brytole byli. A my idziemy sobie dalej. Ładne niebo dzisiaj jest. O, mi się też wrócił. Rozpatrujemy opcję rozbicia się tutaj, albo też przejdziemy sobie przez płotek i idziemy w tamtą stronę, przez płotek, przez drut tutaj, ale się zastanawiamy, czy to jest czyjaś już teraz prywatna część, nie wiemy, zobaczymy. Łazi to moja sierota w mgle. Nie wiem. No to jest nasz setup. Robimy kawę. Tylko pamiętajcie, nie zostawiajcie śmieci po sobie. No i teraz popatrzymy. Na to. Na to, jak otwierasz wino ze swoją dziewczyną. O dobra, kawa się robi, wyłączam się. Kawa się robi. Promujemy zdrowy camping. Jabol 600, robiony na 100% chlorze. Nie, to jest akurat kadarka. Marta go bardzo nie lubi. Nie. Jest bułgarskie wino. Ja normalnie... Wino gronowo, czerwone, półsłodkie. Kraj pochodzenia Bułgaria, region Melni. Producent wina Vintrom Mira Sandowski. Najlepszy do pikantnych dań mięsnych dziczyzny. Event lub samodzielnego spożycia. Do dziedzinę zaraz będziemy mieli! Ja mam samodzielne spożycie. Co? Do zupki chińskiej. O, do zupki chińskiej. Dobra, pijemy kawę. Nabraliśmy wody z tej rzeczki. Jutro jak nas zobaczycie, jak będziemy srać, szczać dupami, to będzie wiadomo dlaczego. Nie pijcie wody stąd. No zobaczymy. Przygotowana. O! Widzicie szlak w terenie. Ja kocham to wino, normalnie.
słomka od Marty z firmy i mogę... Pijemy sobie kawusie z rzeczki, że tak powiem, i nie wiem, czy robimy rozsądnie, czy nie, więc jutro możemy mieć naprawdę srakum draku, ale nie robi. Teraz idziemy sobie już tutaj nad kamyczka. Wieje wiatr, ale jest ciepło. Zobaczcie, pani siedzi. Dobra, to zobaczycie za chwilkę wilczy szlak w terenie. Wilczy szlak w terenie, można powiedzieć. Pozdrawiamy Grzegorza. Właśnie usiadłem na czymś mokrym. Po szybkich oględzinach stwierdziliśmy, że to tylko mech. Także jest dobrze. Idziemy do namiotu. Włączymy sobie wino i będziemy oglądać... Nie, jak ja to powiedziałem, że idziemy do namiotu... Włączymy wino i będziemy oglądać farmę Clarksona. Nie, włączymy wino i będziemy pić farmę Clarksona. Tak, tak miało być. Tutaj chciałbym relację z namiotu dać. Chyba popełniliśmy malutkie faux pas, rozkładając namiot, bo umknęło nam, że leżymy na takim głazie. I teraz to tutaj... To nie jest głaz, to jest ziemia, tak? Bo nie było... Wino, już. Marta za chwileczkę zaprezentuje w następnym ujęciu, jak to wygląda, gdy ja leżę. Okej? Okay? No więc z reguły jak zasypiamy, to ja leżę z tej strony na łóżku, Marta leży tutaj z tej strony i ja z reguły lubię zasypiać na lewym boku, bo po prostu tak mi wygodnie, no to zważywszy na to wybrzuszenie, na którym leżymy, moja najwygodniejsza pozycja na co dzień będzie wyglądała tej nocy mniej więcej tak. Okej, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam na Ribblehead. Bo jakbym leżał na brzuchu, to wygląda, jakbym chciał tutaj do garażu przyjechać. Jutro rano będę bardzo poczochrany, niewyspany. No siema. Chciałem puścić jeszcze raz drona, ale naprawdę jest wiecznie i teraz nie będziemy tego robić. Dokończamy sobie winko, jesteśmy nawaleni. No, ja mam wypieki, ale to nie od tego. Marta ma wypieki. Oglądamy farmę Jeremy'ego Clarksona, który to jest sezon czwarty, trzeci. Ale ostatni odcinek, naprawdę, który obejrzeliśmy. Odcinek czwarty czy trzeci, bardzo smutny, bo bardzo dużo świniaczków umarło. Polecam. Jak ktoś lubi Jeremy'ego Clarksona, to wpyte jest program. Prosiaczki umarły. Malutkie prosiaczki. Ja miałem łzy w oczach, bo kurwa i... Przepraszam za mięcho. Postaram się ograniczyć, ale... No i w ogóle świnie umierają, ja płaczę. W ogóle to o co chodzi? Teraz robimy sobie... grzejemy wodę, tu już mamy chińszczyznę za zamkniętą. Jednego potnudla, takiego brokuły z serem. Ja jak jem brokuły z serem i śpimy w takiej małej przestrzeni, także ta pani tutaj będzie miała rozrywkę z treblinki, bo ja ją zagazuję w nocy. Dzień dobry, Jarek. Jest po godzinie 4 rano. Nie zaprzeczę i nie potwierdzę, ale bardzo możliwe, że żeśmy zasnęli bardzo szybko. No po prostu miki faj jesteśmy. Oglądaliśmy farmę Jeremy'ego Clarksona. No i później nas tak zmogło i zasnęliśmy. A chciałem już trochę polapić. Ale teraz bardzo Marta zaczyna ogarniać się. Spieprzamy do domu. Jest godzina 4:40. Idziemy już w stronę samochodu. Spakowani. Około 5:45. Marta mówi, zrywamy się, żeby się jeszcze w domu wyspać. Bo nas tutaj ta podłoga zmęczyła. Ja mówię, dobra, to się zwijamy. I na dobrą sprawę 20 parę minut później byliśmy już gotowi. Dobra, lecimy. Dzięki, że byliście tu z nami. Echo. Dzięki, że byliście tu z nami. A znowu mnie nie widać. Ciemność. Ciemność widzę. I dobrze. Dobra, dawać lajki, suby, komentujcie. I zobaczcie znowu kiedyś tam. Pa, pa.